Cześć kochani, witajcie w wyzwaniu Czarna Wdowa dzisiaj. Dawno tutaj nie grałam, więc postanowiłam sobie odwiedzić dzisiaj Lucję, która prześladuje mnie już od dawna, jak doskonale wiecie. Lucja w tej chwili znajduje się w odwiedzinach u Adama i czuje się jakoś tak wyjątkowo dobrze, wyjątkowo pozytywnie. Więc tak sobie pomyślałam, ojeju, jeju, jeju, a czemu ty tak się nie lubisz tutaj? Ach, bo to są ci renegaci, dobra. Nie lubi się z regenatami. Jezu! Bla! Ale gadka. Dobra. Pokrewne dusze. Ach, i jest naszym chłopakiem. Słuchajcie, musimy go troszeczkę podkręcić tutaj. Moja droga, co ty tu jeszcze? Jeszcze dwóch simów musisz ucałować. Mua, mua, mua. Super. Dobra, puszczam cię wolno. Widzę, że jesteście... Ojejku, jejku. A, bo widzicie, ja chcę, żeby nasza droga Lucja zaszła w ciążę. Ponieważ już na mnie długo dziewczyna się trochę postarzeje, a chciałabym to opóźnić. W związku z czym, no staramy się teraz z Adamem o dziecko. Będzie powód, żeby go do orzenku przymusić, miejmy nadzieję. Tak, znajdźmy toaletę i sprawdźmy, czy się udało. Tu jest toaleta. W ogóle fajną masz chałupę, chłopie. Widzę, że masz już pokój dziecięcy, także... Nie, 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 nie. Nie chcę, żebyś korzystała. Ajku. To jestem ja. Co, nie możesz sprawdzić? No właśnie, zrób test ciążowy. A czemu on jest spięty? Coś wam nie poszło? Spora satysfakcja. Nie no, spoko. Czemu on jest spięty? Adam? Adam, czemu jesteś spięty? Halo? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu on się spiął. Tak, nurkuj w kapeluszu. Pewnie, w ogóle go nie zniszczysz. Coś widzę, że znowu jakiś bug się pojawił. Nie spinaj się, chłopie, nie spinaj się. Dobrze ci poszło. Ona jest zadowolona. Wygoń z... Nie, nie wyganiaj go. Weź go, obejmij. Mam nadzieję, że jesteś w ciąży. I mam nadzieję, że tym razem będzie dziewczynka. Jej! Będzie dzidzia! Musimy się zaopatrzyć w truskawki. Tak, powiedz mu, że jesteś w ciąży. Niech wie, w co się wpakował. No. Słuchaj, wiesz co? Zrobiłeś dzidziusia! Cieszysz się? No, zostańcie najlepszymi przyjaciółmi. Generalnie uważam, że wy do siebie dosyć pasujecie, ale... Moja droga! Idziemy na całość. Przyspieszamy trochę. Słuchajcie, jeżeli słyszycie wiercenie, to mój sąsiad szanowny, szalony, który postanowił zrobić sobie dzisiaj, nie wiem, dzień remontu. Chwila, moment, bo muszę opuścić zasłony, bo nic nie widzę. W sensie, wszystko mi się odbija w ekranie i no, wiecie. Okej. Jej, zaręczyli się. Nawet nie zobaczyłam, to już jest... O tak, a tobie już jest niedobrze. Już ci jest niedobrze. Dobra. Co robimy, moi drodzy? Myślę, że poślubimy go. Ona się dobrze czuje, nie? Jest niedziela, jest rano, jest... kochana, jak ty się masz? Ona się czuje cudownie. Robimy weselicho. Tak, ty się tam nie ciesz. Robimy imprę. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Dawno już nie było wesela, więc sobie zrobimy. No, tak coś mi się wydaje, patrząc na tą jego chałupkę, że trochę sobie zarobimy na nim. Mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję. Okej, robimy sobie, uwaga, weselicho, proszę Państwa. Goście. Kogo zaprosimy? No, naszych chłopców, oczywiście. Tego tu pana, bo nas lubią, nie wiem czemu. Gdzie jesteś, Moniko?
Mirosław Piosenka, Martyna Pawlacz, ach, Piosenka, oczywiście. Paolo Rocca. Ty, ona dużo ludzi zna. Jesteś! Dobra, bo nie chcę przesadzać z ilością. Natalia i jej mężuś. Okej, tak myślę, że wystarczy. Dobrze. Żywieniowiec. Kopytko już jest naszym. Kogo weźmiemy? Słuchajcie. Kogo weźmiemy na żywieniowca? Annę Serducho. Pewnie będzie dziwnie wyglądać, ale spoko. Miksologa. Niech będzie tutaj ta łysa i niebieska synka. I przyzwaniec może być muzykiem. Nie ma sprawy, słuchajcie, nie ma sprawy. A wszystko odbędzie się w... Zaraz zobaczymy, poczekajcie, szukam. Sok z grzechotnika, ogród pamięci, gospoda starej dzielnicy, nie. Klub u Narwala. Elegancki klub? Nie. O, tu. Drodzy, tu. Lecimy i będzie weselicho. Ciekawe, czy się urodzi dziewczynka. No, muszę jej te truskawki zorganizować. Koniecznie. Koniecznie, moi drodzy. Truskawki obowiązkowo. Może gdzieś pójdziemy, po prostu sobie pozbieramy. Gdzieś tam pewnie rosną truskaweczki. Zastanawiam się, jak my tego nowego męża wykończymy. Macie jakieś pomysły? Bo ja nie wiem. Jeszcze mi się nigdy nie udało zabić Sima elektrycznością. I naprawdę obawiam się, że mi się to nie uda w tym wyzwaniu. Chociaż może z pomocą tej całej maskotki takiej, wiecie. Okej. Okay. Cel główny, weź ślub, wypij coś, niech goście oglądają ceremonii, rozmawiaj z gośćmi przez 2 godziny. Okej. Okej, okej, słuchajcie, tutaj proszę bardzo, postawię ściany, żeby to ładnie... O, jak tu pięknie jest. Dobra, weź ślub. Moi drodzy Simowie, proszę się zebrać, będziemy świadkami ślubu Simki. Simki Łucji Dexter z... Jak on się nazywa? Nie pamiętam. Hej, coś ci się nie włączyło. No nie, weź ślub z Adamem. Adam właśnie, Adam. Adam jakoś tam. Ciężkie nazwisko ma. No, zapraszam was, moi drodzy. Chodźcie. Oj, ale ty, no oczywiście tak. Oczywiście suknia ci się włączyła, nie ta, którą dla ciebie wybrałam. No, ale luzik. Zaraz zmienimy. Powiedzmy, że ma inną na ślub, a inną na wesele. Zmień strój na oficjalny jeden. O, no. No i co? No nie wzięłaś tego ślubu. O mój Boże. Weź ślub. Czy ja już mówiłam, że mam wrażenie, że ten... Zobaczcie, jak wygląda. Że totalnie mi po prostu nie wychodzi to wyzwanie i oni nie chcą w ogóle robić tego, co ja im każę? No! Nareszcie, słuchajcie. Czy oni tu przyjdą pooglądać? Czy nie? Halo, goście, halo. Halo, halo, chodźcie tu. Ślub się odbywa. No, dobra, przyszli. Przyszli, przyszli. Już się obawiałam, że przegapią, ale przyszli. Tak, oglądają, cieszą się. Cieszą się naszą radością, moją w szczególności, to znaczy czy Łucji w szczególności. Co za piękna ceremonia! Niech zaręczeni się pocałują. Złóż przysięgę małżeńską. Więcej opcji. Na razie nic nie można zrobić. O, jakie to piękne. Ty, ej! Zest, weź się z kadru wyjdź. Pocałowali się, aby poślubieni mogli się... Tak, to później.
Dobrze, później ich wprowadzimy ze sobą. Weź go jeszcze raz pocałuj. I moi drodzy, tak. Moi drodzy, co robimy? No, trzeba by było tort. Ja mam nadzieję, że tutaj ten gościu, co się zajmuje, zaraz jakiegoś torta weź zamów sobie drinka ulubionego. Tak. Ty już jesteś nastolatkiem, to chyba też już możesz. Zamów drinka. Też ulubionego. Ty młody, obawiam się, że nie. Ty możesz tylko zatrudnić miksologa, który już został zatrudniony, więc pełen luzik. Tak, Lucja coś wypiła, ten tamten coś wypił. Weźmiemy jeszcze. Jeszcze sobie Lucja jednego drinka zamówi. Albo zamów dla mężulka drinka. Zamów drinka dla. Ojejku, no. Zamów drinka. Nie, dla siebie jednak. I się zaliczyło. Cudownie. Lucja, co ty masz za drinka? Nie wiem, bo ja nie wiem w końcu, jakiego jej zamówiłam. No i co z tym tortem? Halo? Ty jesteś chyba od tortów, nie? Żywieniowiec. Czy ja mogę jej kazać jej zrobić torta? Chyba nie. Nie wiem, no zobaczymy, jeżeli za moment nie zrobi. A tu jest coś na dole? Nie, tu się schodzi. Jezu, myślałam, że tu jest jakieś na dole coś. Dobra. Gdzie ten żywieniowiec? Możesz się napić. Hej, torta! Torta nam zrób! Nie wiecie co, ja nie będę ten. Ja, niech ona sama upiecze. Ona ma takie umiejętności, że palcem żywieniowca. Gotuj, przyrządź wykwintny posiłek. I niech to będzie czarno-białe ciasto. Biało-czarne ciasto. No wiecie o co chodzi. Sprawdźmy, jak się bawi nasz starszy syn. Ach, zestęp postanowiłeś sobie, co? Pogadać. A młodszy rozmawia z nami, z mamusią. O, jakie to urocze, jakie to miłe, synku nasz drogi. Tak, będziesz miał nowego tatusia i nową siostrzyczkę. Albo braciszka. Tak, żywieniowiec widzę sobie tutaj olał sprawę. Anna serducho ma nas w głębokim poważaniu. Synuś, sorry, ale mamusia musi się zająć tortem na własnym weselu. No, ale cóż, trudno. Jak go uśmiercić? Macie jakiś pomysł? Bo ja nie mam. Lucja? Gdzie ty tam? Gdzie ty idziesz to ciasto zrobić? Halo, ej! No dobra, w łazience, spoko, ale tam przecież jest gdzie. Ach, ci Simowie. O, fajnie, ludzie coś zjedli, samo się zaliczyło. To cieszy, cieszy. Lucja, pospiesz się. Rób. Wiem, że no łazienka to nie jest dobre miejsce, ale no co ja ci poradzę? Tak sobie wybrałaś. A tobie co? Ty musisz siku. Ale matka zajęła łazienkę i tort robi. No co ja ci poradzę? No co ja ci poradzę, słuchaj, koleś? O, idzie następny, idzie następny. Siusiu! 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 Trzeba było tylu drinków nie pić. Dobra. Lucja skończyła, słuchajcie, idzie upiec do kuchni. Idzie? Idzie. Tak. Nawą główną, a co, nie? Jeszcze gdzie? Lucja, gdzie ty z tym leziesz? Serio? Ja pierniczę. Serio? Jezu. Następny idiota. Tak, idź to zrobić w kuchni. W kuchni. Kuchnia jest tam. 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 O, dobrze idziesz. Dobrze. Nową główną, ale spoko. Czekajcie, słuchajcie, może ja się rozejrzę, może tu ten ktoś. Nie, on chyba rzeczywiście nie ma gdzie tego zrobić.
To jest tak poustawiane idiotycznie, że. No dobrze. Widzę, że na szczęście w barze można chipsy zjeść. Boże, jaki brudny bar, byś to wyczyściła. Bar się czyści, halo, czasami. Dobrze, Lucja, gdzie ty to ciasto teraz położysz? Gdzie ty je walniesz? Tutaj. Okej, okay, może być tutaj. Postaw figurkę weselną. No piękne ciasto upiekłaś, tak. Śliczne. A teraz zapraszam do pokrojenia. Pokrój tort weselny. Goście, hola hola, zapraszamy na torta. Gdzie jest mąż? Poczęstuj tortem weselnym. No on tu stoi. On tu stoi. Halo, on tu stoi. Dobra. O, ta się zabrała. Chyba będzie tort weselny w łazience gotować. Czekajcie, sprawdzę w której łazience. Ach, simy, simy, wy moje. Pierwszej z brzegu. No cóż. O, jak ja się cieszę, że usiedliście sobie tutaj. O Jezu, Jezu, Jezu. Dobra, kamera. Szaleństwo kamerowe. A, ale to nie jest twój mąż. To nie jest twój mąż. To jest Mirosław Piosenka. No ale spoko. Spoko. Nie ma sprawy. Mamy złoto, moi drodzy. Mamy złoto. Podziel się z nim wielkimi wieściami. I jeszcze... Popraw mu humor, bo musimy charyzmę ćwiczyć. Właśnie, kobieto, pokaż ty mi się. Gotowanie masz już na dyszce. Jeszcze tylko charyzma. Charyzma, charyzma, charyzma. Kurczę, gdzie ona jest? Gdzie jest charyzma? Aha. O, charyzmę to jeszcze musimy trochę poćwiczyć, słuchajcie. Jeszcze trochę. Chyba nasz... chyba on nie umie grać za dobrze, no ale spoko. Mężu, hello, hello, mężu. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Tak, dobrze, to wiesz co? Proponuję, żebyś go zawołała. I teraz się tak zastanawiam, bo ja bym chciała, żeby oni potańczyli, ale... ale tu jest, o, widzicie, takie coś i nie ma schodów. Bym musiała tu schody dorobić, bo pewnie po prostu mi wykasowało te schody, tak podejrzewam. Czekajcie. Nie. A nie, tu mi Sim wszedł. Rozmawiaj tutaj. Czekajcie. Podejdź tu. Podejdźcie tu. Bo mi ostatnio tu Simowie nie chcieli tańczyć. Ale nie, z mężem miałaś. Oj. Weź go zawołaj. Niech on tu przyjdzie. Chcę, żebyście zatańczyli. A można zrobić tańcz z Simem jakimś? Nie. Uch. Zło! Chodź mężu, chodź, bo ja się zaraz ścikam, a musimy zatańczyć. Taniec, połamaniec. Okaż mu czułość. Możecie zatańczyć? Obejmij. Nie wiem. Więcej opcji. Poczekajcie. Ja go wezmę. Czemu nie mogę go dodać do grupy? Czemu nie mogę go dodać do grupy? Dobra, wiecie co, nie wiem. Nie wiem, proponuję, żebyś po prostu sobie tutaj zatańczyła. Teraz się zsiusiasz. Już co? Leć. Leć do toalety. Czy tu nie ma więcej toalet? Czy są tu gdzieś truskawki? Co? A co to jest na górze? Aha, tak, tu jest tak. Ładnie tu jest.
Ładnie tu jest, ale widzę, że muszę tu wejść i trochę po meblowanie zmienić, bo jak widzicie, kuchnia nie działa tak jak powinna. A tu wstawię chyba ten, jak to się nazywa? No, parkiet. Tu powinien być parkiet. To było jeszcze budowane, jak nie było tego dodatku. Spotkajmy się. Tak podejrzewam. Znaczy podejrzewam, jestem tego pewna. Ale jest tu bardzo ładnie, bardzo mi się ta parcela podoba. Łucja jest bardzo flirciarska. To znajdźmy twojego męża. Pocałuj go z pasją. Czy możesz tutaj podejść tu razem? Widzę, że jesteście w grupie. O, tańcz razem! Jest! Jest! Hurra! Myślę, że zdążymy przed zakończeniem imprezy. Mam taką nadzieję. Trochę musiałam ją przyspieszyć, bo zbyt długo by to trwało, jak na mój gust. No, kochani, ale... No dobra, no tak też można. Wolałam, żebyście tak, wiecie, ze sobą zatańczyli. A i właśnie, chyba... Czy mi się wydaje, czy nie mają tutaj w czwórce Simowie takiego, wiecie, wolnego tańca romantycznego? Kuś, obejmij. Kurczę, mógłby być taki taniec. Słodka gadka. Coś nowego. Nie słyszałam tej bajki jeszcze. Co jeszcze można? Czasem dodają coś nowego. A właśnie, bo była jakaś ta aktualizacja. Nie wiem, co ona dodała. Szepcz uwodzicielsko. Zmień stację. Muzyka romantyczna. To jest... Tak, i tańcz razem. Jeszcze raz. Jej! Fajnie. Dobra, oczywiście. Gra zawsze wie lepiej. Myślałam, że więcej. Sprzedaj całe wyposażenie. A, widzicie, tak się to robi. Okej. Zobaczymy, ile zarobimy. Centralna po... O kurde, czy wy to widzicie? 252 670 simoleonów. No tak, to można żyć. Przeprowadzamy się do Windenburga, jak tylko pozbędziemy się męża. Dobrze, kochani, w takim razie jeszcze chciałabym, żeby Lucja znalazła jakieś truskawki. Ja tak podejrzewam, że tu coś musi rosnąć, więc się rozejrzę. Ponieważ, co to jest? To jest paszcza, nie? Lwia paszcza. A coś tu. Halo, truskawki. Halo, o, tu coś rośnie. To jest truskawki. Zbierz plon z truskawek, moja droga. Zbierz plon z truskawek. Cieszę się, że tutaj się znalazły takie truskaweczki. Tu widzę, jest chyba... Aha, tu jest spa. Dobrze. Jeszcze się rozejrzyjmy, bo może gdzieś będzie jeszcze jedna jakaś krzaczka? Jeszcze jakiś jeden krzaczek? Nie, nie widzę. Nie widzę. No dobrze. To zbierzemy tylko te jedne i będziemy wracać do domu. Czy nasz małżonek już sobie poszedł? Tak. No to my też, bo widzę, Lucja jest zmęczona. Zdąży sobie, myślę, zebrać te truskaweczki i wrócimy do chałupki. Ty jesteś? Jeszcze trochę, no. Pierwszy trymestr dopiero. Kurczę, naprawdę mam nadzieję, że to będzie dziewczynka. Wiecie co? Ja w ogóle te truskawki chyba... Nie, może nie zasadzę. Może koło nas też jakieś rosną, to jeszcze sobie zbierzemy. Tak, i myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. Zobaczymy się w następnym. Pomyślcie, w jaki sposób uśmiercić obecnego męża. Dotychczas... czekajcie, niech ja sobie tak... Jeden zmarł, bo się zagrzał za mocno w saunie. Jeden dostał ataku serca, jeden utonął, jednego zjadł krowokwiat, jeden... Nie pamiętam. Kurczę, nie pamiętam. A, jeden tak, jeden był stary i było za dużo barabara. To te pięć śmierci już były.
Ja bym chciała spróbować uśmiercić każdego w inny sposób, ale znowu krzaki. Łucja znowu weszła w krzaki. Ale ja po prostu no nie wiem, słuchajcie, czy mi się uda. Szczególnie się obawiam tej śmierci przez porażenie prądem, bo mi się autentycznie nie udało jeszcze ani razu uśmiercić Sima w ten sposób. W The Sims 4. Więc nie wiem, czy to się uda. Może spróbujemy. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa.